Witajcie! Kto chce wygrać taką kartkę? Ten, kto będzie miał najlepszy komentarz pod filmem, który zbierze najwięcej lajków. Losowo wybiorę którąś z tych kartek, odwrócę je, wszystko będę losował i tą kartkę taki ktoś dostanie. Także zapraszam do zabawy. Pamiętajcie, ile kartek jest? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jak ten film się ukaże, to pewnie dwóch kartek już nie będzie. Nie wiem których, bo naprawdę będę to losował. I zobaczymy, kto co wygra. Do zabawy. Witajcie! No, jeszcze zrobiłem jedną rzecz. Podniosłem tutaj, słuchajcie, go z jednej strony, ponieważ tą stronę prawą trzeba będzie zdjąć. No to zacznę od koła, ale mówię, podniosę go teraz jeszcze, bo ładna pogoda. Takie rzeczy po prostu, które są dosyć oczywiste i nie sprawiają żadnego problemu, zajmę się tym. No a przy okazji, słuchajcie, tutaj tego podnoszenia, tu coś odkryłem i zaraz dowiemy się, co to jest. A jeszcze zobaczmy z tej strony, a tu nie ma nic. Nie, tu nic nie ma, a tu jest, zobaczmy na tamtych. Bo to są bardzo, bardzo interesujące rzeczy, zwłaszcza jeżeli się takimi rzeczami człowiek interesuje. A ja się interesuję. To jest prawa półoś i tu kalamitka, z której strony to jeszcze przyjrzę się. Tak, to jest z tej strony. Tu nic nie ma, a zobaczmy na tej. Tu też nic nie ma. I tu też nic nie ma. I zobaczcie, znowu powtarza się ten sam kolor. Widzicie? Tu jest w oryginale pierwszy kolor Zetora 25. I to było cechą charakterystyczną dla pierwszych modeli właśnie 46, 7, 8. Być może 49. Ja tam mam jednego 49 albo nawet dwa. I też poszukam tego koloru. Będzie wtedy po prostu taki dosyć mocny argument do przygotowania farby. Bo to będzie mniej więcej tak wyglądało, a tu zobaczmy, co nam się tu ujawni. No i tu mamy, słuchajcie, numer T1713. I coś jeszcze, może jedynka tutaj, ale to jest numer odlewu, więc on nie jest jako tako istotny do w celach badawczych, jeśli chodzi po prostu o dojście do tego, co, kiedy, gdzie, z kim i jak. Natomiast bardzo ważne jest, że ten numer się tutaj pojawia na tej półosi z kalamitką, ponieważ jak widzicie, tamte dwie półosie, które są też z pierwszego modelu, no nie mają tego numeru. Ta zresztą, no ale ta już jest późniejsza półoś, to jest powiedzmy 48, 9 rok. Bo ona tutaj nie ma ani tej takiej specjalnego miejsca po kalamitce, ani tej flanszy nie ma takiej wybudowanej, powiedzmy tutaj wymodelowanej. A to jest tutaj, no ewidentnie T1713 albo 5 i tu na końcu też jest jedynka. Jeszcze raz sprawdźmy to. No tutaj nic nie znajdę, tutaj nic nie ma. Ale to są bardzo fajne, ciekawe rzeczy. A zobaczmy, może z tej strony jest. Też nie ma. Też nie ma. Zobaczmy na tą. Bo to... Tutaj też nic nie ma. No ciekawostka, zobaczcie. Te trzy półosie są z tego samego modelu, z tego samego roku. A... Z tych trzech półosi ma tylko ta jedna. No to też jest taka fajna ciekawostka, no. Muszę zobaczyć, jak chłopaki tam w Czechach mają i na Słowacji, bo u nich tego jest dużo, dużo więcej niż u nas. I oni mają dosyć dużą wiedzę, naprawdę ogromną wiedzę mają, jeśli chodzi o te zetory.
No tak samo jak u nas, jeśli chodzi o Ursusa C325, 28 i te inne rzeczy, po prostu to my tutaj, wiadomo, Polaków nikt nie prześcignie. Tak samo oni teoretycznie właściwie powinni wiedzieć bardzo, bardzo dużo. No i z racji tego, że to u nich było robione. Niemniej jednak u nas też jest kilku chłopaków, którzy się naprawdę tym ostro zajmują. Nie chcą się chwalić swoją wiedzą, nie mówią tego publicznie, natomiast bardzo dużo mają tych, czy mają po prostu tych zetorów po kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk. Tak, dokładnie, to są takie ilości. I ten, i oni to zbierają i to bawi, cieszy, natomiast nie chcą się w żaden sposób angażować, powiedzmy, w publiczne ani dyskusje, ani rozmowy, ani powiedzmy żadne kluby i tak dalej, bo im to jest niepotrzebne. Zresztą zostawmy ten temat, dobrze. No w każdym razie tu jest bardzo fajna taka ciekawostka odnośnie tego numeru. Tu przygotowany zetor już z jednej strony podniesiony, ponieważ to koło będziemy ściągali, tą oś, następnie to koło po prostu po odkręceniu tutaj tej śruby właśnie, która trzyma tą półoś, odsuniemy to koło tutaj w tą stronę i wtedy będziemy mogli się zająć wyjmowaniem tego ataku. Zobaczymy jeszcze, jak wszystkiego się dowiem i będziemy bawili się dalej w ten temat. No i jeszcze napiszcie, co myślicie o tym projekcie z pszczołami, bo jestem bardzo ciekawy, takie coś po prostu mnie bardzo zawsze interesowało, no i oczywiście powolutku w tym kierunku będę szedł, także na pewno na pierwszy ul już postawiony. Tym samym rozpocząłem realizację projektu Patronite. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam w zamyśle, wystarczy wejść na stronę, przeczytać po prostu, dowiedzieć się, co ja chcę zrobić i jak to będzie wyglądało, jakie mam projekty, no i tyle, no. Także tam po prostu macie dosyć dużo szczegółów odnośnie tego projektu, który chcę robić, mając na uwadze pszczoły i oczywiście ten traktor i te kilka innych. Także to też jest taka ciekawostka, tam macie wszystko dokładnie zapisane. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! No i jeszcze zdjąłem koło. No tak to jest, no lubię to robić, kurczę blade. No i teraz mam w każdym razie przygotowane wszystko. Słuchajcie, jak tak dobrze idzie, to może i to półoś zdejmę, ale to zobaczymy. W razie co, na razie trzymajcie się, cześć. Odkręcamy półoś. Odkręcamy półoś tutaj, klucz 27. I też trzeba będzie jakoś się do tego dobrać. Nasadowy tam nie wchodzi. O kurczak. Aha, to nie tak. Widzicie? Ale mi se bigosu narobił. Dobra, trzeba to zrobić raz, że dwoma rękami. Tam zablokować te koła obydwa. A tu wystarczy dokończyć jeszcze tylko tą śrubę. Tutaj zdjąłem mocowanie od tych, jak on się nazywa, od... Ojeju, znowu mam z tym problem. Zawsze z tymi lagami takimi do podnośnika. No w każdym razie to jest to mocowanie do tego. No i zaraz będę to odkręcał, ponieważ potrzebuję dwie ręce, a nie chcę tutaj gdzieś kamery uszkodzić. To odkręcę to najpierw i potem wam pokażę, jak to wygląda. No, może to będzie widać. Przytrzymamy kamerę. Ale tak, tą śrubę już tutaj poluzowałem i mogę ją odkręcić palcami. Ale se robotę znalazłem, jasny gwint. No dobra, no. Sam chciałem, nikt mnie nie namawiał. O, i tu jest takie coś. Z takim czymś, z tym, do tego. No i właściwie mamy to odkręcone. Teraz to, co pozostało, to ta ostatnia śruba. Widzicie? I teraz ten stolik, który mam tutaj, chcę go zrobić. No ale tak, znalazłem tą paletę, ona ma szerokość 80. Mam jeszcze jedną paletę o szerokości 100. No i muszę znaleźć dwie takie same palety, wtedy ten stół zrobię i te śrubki, wtedy bym sobie wszystko to układał, gdzie trzeba. A tak to mam tylko problem. Na razie te śrubki wcisnę tu i będę pamiętał, że one są tutaj. O! No i teraz tą ostatnią śrubę odkręcę. Tu się nie powinno nic stać z tą półosią,
Dlatego, że ona tam siedzi w gnieździe, w tym dużym kole. I nie powinno tu absolutnie nic się stać. O, widzicie, jest odkręcone wszystko w tej chwili. I jedyne co pozostało, to jakoś to stąd zerwać. No, półoś zdjęta. Ciężka jak pierun, ale dałem radę. No i teraz rzecz, co tu trzeba zrobić. Zobaczcie, ja założę rękawiczkę. Teraz trzeba to koło odsunąć. To koło trzeba odsunąć jakoś. I może to wystarczy. I to powinno teraz teoretycznie wyjść. A jeżeli nie chce wyjść, to nie wiem dlaczego. No i będę musiał zadzwonić znowu. No nie będę szarpał, bo to bez sensu. Się naszarpie tylko. Ale w jakiś sposób to musi zejść. Ja tu nie widzę żadnych śrub. Tu jest to łożysko. Może to łożysko trzyma, po prostu trzeba je wybić. Nie, bo tu jest... Widzicie, tu jest flansza. Oto. Taka blokująca to. Więc to na pewno nie wchodzi w grę. To łożysko trzeba by stąd zdjąć. Kurczak, tylko jak? Patrzcie, jak to wszystko tu wygląda. Trochę to poczyścimy, żeby to było wszystko jak dla siebie, tak jak 60. Jak dla siebie po prostu. Dobra, dalej nie wyjdzie, ale tu już widzę, że nie jest zablokowana ta koronka, więc można by ją wyjąć. Ale dowiemy się wobec tego, jak ją wyjąć i wrócimy do pracy dalej.